Jak co roku na wszystkich 16 miejskich osiedlach organizowane są zebrania konsultacyjne poświęcone założeniom programowym i finansowym oraz polityce społeczno-gospodarczej miasta na kolejny rok kalendarzowy. Podczas zebrania burmistrz Ryszard Pabian wraz ze skarbnikiem miasta Jackiem Borkowskim oraz pracownikami merytorycznymi Urzędu Miasta przedstawił mieszkańcom Jasła, jakie zadania udało się zrealizować w bieżącym roku na poszczególnych osiedlach. Poinformował również, jakie przedsięwzięcia oraz inwestycje planuje się do wykonania w roku przyszłym. Ten slajd dotyczy terenu w Warzycach, specjalnej strefy ekonomicznej, ale też strefy aktywności gospodarczej. Od razu miasto prowadzi uzbrojenie tej strefy. Jak to, co widzicie Państwo tutaj na czerwono pokazane, to odcinki dróg, które budujemy w roku bieżącym, to około 4 milionów złotych. Chcielibyśmy kontynuować w roku przyszłym. Wartość około 5 milionów złotych i byłoby to już docelowe włączenie w ulicę Piłsudskiego. Mamy tutaj pokazany most na Gądki nad rzeką Wisłoką, a więc połączenie ulicy Chopina i tego układu komunikacyjnego istniejącego na terenie osiedla Gądki. Też jesteśmy na końcowym etapie procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jeśli w roku bieżącym zostanie wydane pozwolenie na budowę, w roku przyszłym chcielibyśmy przystąpić do realizacji tej inwestycji. Dwie zatoki postojowe przy ulicy Fabrycznej to zadanie mające na celu głównie zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z komunikacji autobusowej. I jeszcze jedno zadanie drogowe, tak zwana rozbudowa ulicy Grajewickiej, a więc wykonanie zarówno nowego włączenia z ulicy 17 stycznia i tego nowego odcinka, tam w tej chwili nie ma drogi, a istnieje w tym momencie, o tutaj jak Państwo widzicie, to biegnie dalej tutaj przez przechodnią przez ulicę. To jest ruch odwadniający tak zwany wzdłuż ulicy Łukasiewicza, on się zaczyna przy ulicy Polskiej. To dotyczy inwestycji drogowej na osiedlu Gamra. Będzie to nowe włączenie w ulicy Mickiewicza, to jest stary układ komunikacyjny, tutaj gdzieś mamy tak zwaną bramę jasielską. Ta część przebiega po terenach w tej chwili wykupionych przez tam funkcjonujące przedsiębiorstwo, jest problem z dostępnością. Ten nowy układ komunikacyjny na tym odcinku pozwoli wdrożyć te drogi wewnętrzne. Rewitalizacja miasta Jasła to jedno z zadań, które chcemy realizować. Tutaj został przez miasto złożony wniosek do regionalnego programu operacyjnego na kwotę 15 018 000 zł. Zasady, które ogłoszone zostały w naborze, to 10 milionów dofinansowania, pozostałe środki byłyby środkami własnymi, a składałoby się to na to przebudowa budynku szkoły podstawowej nr 2. I chcemy tam utworzyć Centrum Kultury i Przedsiębiorczości. Mamy opracowany projekt i wydane pozwolenie na budowę. Tu również budowa dróg rowerowych, przebudowa placu Wielkiej Wigury i ulicy Czackiego, ale także utworzenie ścieżek edukacyjnych i historycznych zarówno w ogródku jordanowskim, jak i parku miejskim. Przewidujemy także prace konserwatorsko-remontowe związane z naszą glorietką parku. Dwa zadania z zakresu infrastruktury sportowej. To większe dotyczy przebudowy stadionu przy ulicy Śniadeckiej, a konkretnie tego boiska treningowego w stronie ulicy Kasprowicza. Wartość 3,5 miliona złotych, przedofinansowane na poziomie 1 400 tysięcy złotych. I drugie to ten obiekt, na którym się znajdujemy. Chcemy go doposażyć, dobudować tutaj infrastrukturę elektroenergetyczną, czyli wieżnię, rzutnie, kulą, stocznie, wyżej, dalej, oczywiście dokupić sprzęt, niezbędne wyposażenie. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości. Zamierzamy go utworzyć w obiekcie położonym przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Jest to lokal, który do tej pory na parterze był sklepem, na piętrze stanowił sieć pracowniczych hurtów pracy. One stamtąd się wyprowadzają. Sklep w tej chwili też jest nieczynny i zamierzamy go przebudować właśnie na ten inkubator. Budowa łącznika pomiędzy Rondem Solidarności a ulicą Piłsudskiego, a więc tutaj Solidarności, tutaj ulica Piłsudskiego. Budowa drogi, która będzie kosztować około 19 milionów złotych, prawie 20. Z tego dofinansowanie miasta Jasła na poziomie 4 140 000 złotych.
Kolejne zadanie realizowane razem z województwem podkarpackim to następny łącznik pomiędzy rondem na ulicy Floriańskiej a rondem na Żółkowie. Tutaj w tej chwili jest ogłoszone postępowanie na wyłonienie wykonawcy tych robót. Tutaj mamy prawomocną decyzję na roboty budowlane. Tak wygląda pozyskiwanie środków zewnętrznych, bo przecież nie tylko z własnego budżetu realizujemy te zadania, ale także poprzez środki głównie unijne. I tak, do tej pory zrealizowaliśmy 10 zadań ze wsparciem tych środków. Ich wartość ponad 45,5 miliona złotych przy dofinansowaniu ponad 31,6 miliona złotych. 5 projektów oczekuje jeszcze na rozstrzygnięcia i realizację. Wartość ich ponad 34,6 miliona przy dofinansowaniu ponad 20,5 miliona i 2 projekty zostały złożone w ostatnim okresie. 8 milionów 215 tysięcy i wartość dofinansowania 6 milionów 3,5 miliona złotych. To taka informacja dla Państwa, że od 2002 roku właśnie na strefę warzycką, bo tamtego roku, czy od tego roku tam trwa jej uzbrojenie, wydano ponad 20 milionów 600 tysięcy złotych. Miasto prowadzi rozmowę z potencjalnymi inwestorami. W tej chwili na terenie miasta działają 2284 podmioty gospodarcze i 300 spółek prawa handlowego. Stopa bezrobocia też ciągle spada. Przez ostatnie lata dosyć znacząco. W latach 2017-2018 na terenie powiatu stwierdzono statystycznie, że spadło bezrobocie o 3,5%. Wspomniałem o tych rozmowach prowadzonych z potencjalnymi inwestorami. Taką największą inwestycją realizowaną w tej chwili na terenie miasta to inwestycja, którą realizuje grupa Kronospan, zakład pod nazwą Kronoflooring. Dwie linie produkcyjne, na których będą produkowane panele podłogowe i listy przypodłogowe, ale docelowo tych linii produkcyjnych ma być 12. Inwestycja opiewa na kwotę około 100 miliardów złotych, a docelowe zatrudnienie 250 osób. Firma Habys to firma, która już od lat funkcjonuje na jasielskim rynku, ale zamierza poszerzać swoją produkcję, stąd też dzięki naszemu pośrednictwu nabyła grunty od Nowego Stylu, działkę 1,2 hektara. Zamierza tam wybudować halę o powierzchni 2,5 tysiąca metrów kwadratowych, zatrudnienie na poziomie 50 osób. Firma Ingmar Ramut to firma, która nabyła działkę położoną przy naszej oczyszczalni ścieków. Tam zamierza prowadzić działalność hurtową w nowo wybudowanych magazynach. I firma Corner to firma, która działa jak na rynku meblarskim. Również nabyła działkę położoną przy naszej ciepłowni miejskiej. Właśnie dzisiaj był przedstawiciel tej firmy z informacją, że uzyskał pozwolenie na budowę, będą przystępować do budowy nowego zakładu. Uczestnicy spotkań z samorządem miasta mają możliwość bezpośredniego zgłaszania uwag i propozycji dotyczących swojego podwórka. W zależności od osiedla zgłaszane są różnorakie pomysły i potrzeby. Kończymy coroczne spotkania konsultacyjne dotyczące budżetu z mieszkańcami osiedli. Mają one na celu głównie przedstawienie założeń budżetowych, ale też wysłuchanie tego, co mieszkańcy widzieliby do zrobienia na swoich osiedlach, ale także na terenie miasta. Chętnie słuchamy tych uwag. Planujemy parę poważnych inwestycji, jeśli chodzi o przyszły rok. To przede wszystkim rzeczy, które mają na celu zaktywizowanie naszych młodych mieszkańców, to uruchomienie przedsiębiorczości, inkubatora przedsiębiorczości, to również działania, które mają na celu uruchomienie terenów, a więc drogi w terenie strefy warzyckiej. To również inwestycje, które będą realizowane wspólnie z województwem podkarpackim, a więc dwa łączniki w ciągu dróg wojewódzkich. To chyba te najważniejsze zadania, chociaż nie zapominamy o mieszkańcach naszych osiedli. Tutaj most na Gądki będzie na pewno naszym priorytetem, gdyż chodzi o poprawę bezpieczeństwa tego osiedla, ale także mniejsze zadania, które będą dotyczyć nie tylko całego miasta, ale właśnie skierowane będą przede wszystkim do mieszkańców konkretnych osiedli.
interesujące doświadczenia z różnych dziedzin nauki, popularno-naukowe prelekcje, pokazy najnowszych osiągnięć techniki, rzeźbienie w lodzie, żywi transformersi czy obserwacje astronomiczne to niektóre z atrakcji 6. Festiwalu Nauki, zorganizowanego w piątek i sobotę, 5 i 6 października bieżącego roku w Jasielskim Domu Kultury i sąsiadującym z nim Parku Miejskim. Imprezę otworzył burmistrz Jasła Ryszard Pabian, który zaznaczył, że Festiwal Nauki jest jednym z elementów realizowanego już od kilku lat programu Jasło – Miasto Wiedzy. To jest jeden z elementów, które miasto organizuje w ramach programu Miasto Wiedzy, ale to także przeróżnego rodzaju działania, aby Wam było lepiej zarówno w przedszkolach, szkołach, abyście mogli zdobywać wiedzę nie tylko tą, która jest zawarta w podręcznikach, ale o wiele szerzej mogli się spotkać ze zjawiskami przeróżnymi, a także mogli na co dzień, może nie na co dzień, a właśnie przy specyficznych naszych wydarzeniach wręcz dotknąć pewne rzeczy. Więc cieszę się jeszcze raz, zapraszam serdecznie do zwiedzania naszej prezentacji. Mam nadzieję, że wszyscy wyjdą uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi, że mogliście tutaj przyjść. Festiwal przyciągnął tłumy zwiedzających. W pierwszym dniu przed południem festiwalowe stoiska odwiedzały zorganizowane grupy szkolne i przedszkolne, a po południu i w sobotę indywidualne osoby zainteresowane naukami ścisłymi i techniką, najczęściej rodzice lub dziadkowie z dziećmi oraz nastolatkowie. W trakcie Festiwalu Nauki furorę robiły roboty Transformers z estrady tyskiej oraz pokazy i warsztaty z muzyką i światłem, tak zwana cewka Tesli. Przez cały czas festiwalu nie malała kolejka do fotobudki oraz do gier i układanek logicznych, którymi można było pobawić się w sali multimedialnej. Nie brakowało też chętnych do posterowania małymi robotami w holu JDK, ani do przechadzki w wielkiej żółtej kuli, atrakcji ogrodu doświadczeń koło Glorietki w parku. Organizatorami festiwalu byli Jasielski Dom Kultury i Miasto Jasło, którzy do udziału w festiwalu zaprosili estradę tyską, mielecki portal lotniczy EPML Spotters, Explora Park, Park Nauki i Techniki w Wałbrzychu, PWSZ Krosno, 3D Universal z Jasła, Liceum Ogólnokształcące imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle oraz Ogród Doświadczeń imienia Stanisława Lema, Oddział II Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Założeniem tego festiwalu jest to, żeby dzieci mogły się nauczyć pewnych rzeczy, pewnych umiejętności, czy powiedzmy posiąść jakąś wiedzę z fizyki, chemii, matematyki, doświadczając tego samemu, czyli przez doświadczenie, przez dotykanie pewnych rzeczy, bo kiedyś ktoś powiedział, że jak człowiek czegoś dotknie, czegoś się nauczy, sam pozna to, to zapamięta na całe życie, a więc łatwiej się jest uczyć przez eksperymenty, przez uczestnictwo w warsztatach, niż nawet z podręcznika.
Proszę Państwa, w tym roku to jest 6. edycja, ale mamy szereg nowych, ciekawych rzeczy. Mianowicie dla najmłodszych są duże roboty, transformersi, którzy przechadzają się tutaj po holu, blisko też fotobudki. Dzieci mogą sobie robić z nimi zdjęcie, dotykać ich. Jest też lodowa Arktyka, to są warsztaty i pokaz rzeźbienia w lodzie. Taką absolutną nowością są pokazy, to się nazywa cewka Tesli. Ponadto Explora Park, Park Nauki i Techniki w Wałbrzychu, przyjechał znowu ze stoiskami, które dotyczą różnych zadań matematycznych, logicznych, sprawnościowych, od dzieci najmłodszych do młodzieży. Wszyscy mogą tam coś dla siebie znaleźć, pobawić się w te przeróżne gry. Ponadto chciałabym powiedzieć, że festiwal rozpoczął się pokazem tańca światła, to też jest nowość, ale nie braknie też naszych stałych, że tak powiem, podmiotów wykonawczych, czyli tych ludzi, tych agencji, które co roku uczestniczą w Festiwalu Nauki. Celem Festiwalu Nauki, najogólniej rzecz biorąc, jest to, aby dzieci uczyć przez zabawę, aby mogły też własnymi umiejętnościami próbować pewne rzeczy poznać, doświadczyć i wtedy łatwiej będzie im te rzeczy zapamiętać. Rozwijanie umiejętności poznawczych u dzieci, a także przede wszystkim, aby dzieci zobaczyły, że nauka taka jak fizyka czy matematyka, to nie są jakieś bardzo rzeczy trudne i tylko książkowe, ale to jest też barwny świat, który poznają dzięki temu festiwalowi. 6 października bieżącego roku w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury 120 małych jaślan rozpoczęło rok akademicki na Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym. To już 9. edycja projektu, który realizowany jest przez miasto w ramach programu edukacyjnego Jasło – Miasto Wiedzy. To przedsięwzięcie, które ma na celu przybliżyć Wam przede wszystkim wiedzę, którą będziecie zdobywać w swoim życiu, ale w sposób taki bardzo przystępny. Tutaj wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną będziemy zapraszać przeróżne postaci, które będą prowadzić dla Was wykłady, prowadzić przeróżne doświadczenia. Mam nadzieję, że ten czas, który spędzicie na wykładach, na zajęciach, będzie dla Was ogromną przyjemnością, a przede wszystkim poznaniem ciekawych zjawisk, które funkcjonują w przyrodzie. A teraz życzę przede wszystkim wspaniałej zabawy na zajęciach Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Jako studentów zobowiązuję się Was, aby być grzecznym na zajęciach, słuchać nauczycieli, wykładowców, nie przeszkadzać innym, którzy chcą jak najwięcej uzyskać z tychże zajęć. I jeszcze raz życzę Wam, abyście przyjemnie spędzali te zajęcia, które są dla Was prowadzone. Ciekawi tego, co dla nas nowe i nieodkryte. Będziemy z radością zdobywać wiedzę w otaczającym nas świecie. I teraz głośno, jeszcze bardziej głośno, ślubujemy. Oh.
scenie sali widowiskowej JDK indeksy wraz z upominkami przygotowanymi specjalnie dla jasielskich Żaków wręczali burmistrz Jasła Ryszard Pabian, rektor Podkarpackiej Szkoły Wyższej imienia błogosławionego księdza Władysława Findysza w Jaśle, profesor nadzwyczajny dr inżynier Stanisław Polański, zastępca burmistrza Elwira Musiałowicz-Czech oraz Dorota Woźnica, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Eksperymenty chemiczne i fizyczne, poznawanie ciekawostek przyrodniczych i astronomicznych, poszukiwanie odpowiedzi na zagadki językowe to tylko niektóre z propozycji zajęć dla małych studentów, którzy w tym roku akademickim zaczną na Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym zgłębiać wiedzę z różnych dziedzin. Jasielski Uniwersytet Dziecięcy to edukacyjny projekt realizowany przez miasto Jasło, polegający na zabawie dzieci w wieku od 5 do 10 lat w studiowanie. Od momentu rozpoczęcia projektu, to jest 2011 roku, w Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym uczestniczyło łącznie ponad 900 małych Żaków. Zajęcia na Uniwersytecie prowadzone są w grupach wiekowych, a program zajęć dostosowany jest do wieku studenta. Dla dzieci biorących udział w projekcie to ogromna szansa na odkrycie swoich pasji i zainteresowań oraz przekonanie, iż nauka nie musi być nudna, a jednocześnie jest fascynująca i przydatna na co dzień. Z uwagi na ogromne zainteresowanie uniwersytetem, miasto Jasło kontynuuje kolejną, 9. już edycję niezwykłej przygody z prawdziwą nauką dla małych Żaków Uniwersytetu. Jasielski Uniwersytet Dziecięcy jest realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii Postaw na rodzinę. Tegoroczne zajęcia uniwersyteckie będą się odbywać w 8 grupach, a będzie je organizowała, tak jak w zeszłym roku, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle. Przykładowe tematy zajęć i zasady zachowania w czasie ich trwania krótko przedstawiła dyrektor MBP Dorota Woźnica, informując również o utworzeniu przy Uniwersytecie specjalnej biblioteki akademickiej. Jeśli chodzi o to, co się będzie działo, to w tym semestrze między innymi sprawdzimy, na czym polega magia i iluzja. Spotka się z nami prawdziwy magik i nauczy nas kilku magicznych sztuczek. Przekonamy się, dlaczego książka o pszczołach jest tak bardzo ważna, że kiedy był u nas w Polsce, była u nas książęca para ze swoimi dziećmi z Wielkiej Brytanii, to właśnie tę książkę dzieci dostały. My spotkamy się z autorem tej książki. Pogramy w gry, w które grali średniowieczni wikingowie. Czekają nas też nowe roboty i nowe eksperymenty z fizyki, a wszystko to z profesjonalistami, z wykładowcami i z pasjonatami wiedzy. Mamy nadzieję, że wy również pasjonatami wiedzy jesteście i będziecie. Na pierwszych zajęciach studenci uniwersytetu spotkają się z zawodowym magikiem i sprawdzą, na czym polega siła iluzji. 28 września 9 drużyn wzięło udział w turnieju piłki nożnej chłopców z rocznika 2004 i młodsi, który odbył się na osiedlu Gamrat. Ponad setka młodych piłkarzy walczyła o Puchar Stulecia Niepodległości na niedawno wybudowanym przez miasto Jasło boisku ze sztuczną nawierzchnią. Organizatorem turnieju był Międzyszkolny Klub Sportowy Gamracik, działający przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jaśle. Natomiast sponsorem imprezy było miasto Jasło i klub Gamracik.
Witam Państwa serdecznie. Spotykamy się po raz kolejny na turnieju organizowanym przez MKS Gamracik przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jaśle. W tym roku, ponieważ jest to stulecie niepodległości, więc gramy o puchar stulecia niepodległości naszej pięknej Polski. Udało nam się w tej chwili rozegrać ten turniej właśnie na nowo wybudowanym tak zwanym Orliku na osiedlu Gamrat. Zapewnialiśmy naszym dzieciom i młodzieży, że na pewno się spotkamy i nasze marzenie, pragnienie nie tylko nas, ale przede wszystkim właśnie dzieci, młodzieży ziściło się i dlatego mogliśmy go dzisiaj rozegrać. Pogoda nam sprzyja, jest piękne słońce, mimo że cały tydzień po prostu padał deszcz i było zimno. Wszystkie szkoły zaproszone przyjęły to zaproszenie, jest ich 9. W tym momencie będzie dobiegał turniej do końca. Dzieci już czekają za chwileczkę na rozdanie pucharów, medali oraz słodkości, które przygotowaliśmy jak zawsze. Jest to kolejny turniej, gdyż organizujemy go co roku i no, obsadę mamy zazwyczaj bardzo dużą i myślę, że jeżeli będzie to kontynuowane, a już mamy w tej chwili gdzie, to myślę, że te szkoły dopiszą nam po raz kolejny. Ideą organizacji tego konkursu jest właśnie popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, nie tylko z naszego tutaj otoczenia osiedlowego, jak również całego Jasła. Cieszę się ogromnie, że tak licznie bierzecie udział w tych zawodach. Tutaj organizacja zawsze była na najwyższym poziomie, więc wierzę, że dzisiaj również. Za co serdecznie dziękuję organizatorom. Mam nadzieję, że wszystko przebiegało w tej sportowej atmosferze. Jak zwykle są na pewno ci, co zajęli pierwsze miejsce, drugie, trzecie i kolejne, ale wszyscy są wygrani, bo przede wszystkim to była okazja do spotkania się, do walki i przede wszystkim poprawiania swoich umiejętności, bo każdy tego typu turniej podnosi zawsze umiejętności. Cóż, gratuluję zwycięzcom, jeszcze nie wiem komu, bo za chwileczkę rozdanie nagród, ale serdecznie gratuluję i życzę powodzenia na kolejnych turniejach. Tuż po turnieju statuetki oraz medale wręczał burmistrz Jasła Ryszard Pabian w obecności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaśle Jerzego Gajdy, prezesa klubu sportowego Gamracik Tomasza Przybyłowicza, przewodniczącej zarządu osiedla Gamrat i wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Jaśle Urszuli Krzyżowicz oraz sędziów turnieju. Na trzecim miejscu plasowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle. Drugie miejsce wywalczyli młodzi zawodnicy ze Szkoły Podstawowej nr 8 z Sobniowa. Natomiast zwycięzcami tegorocznego turnieju Puchar Stulecia Niepodległości zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle. Witam, jestem Mateusz Ochała, uczęszczam do Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle. Braliśmy udział w turnieju w Gamracie pod wodzą trenera Roberta Podkulskiego. Zagraliśmy 4 mecze. Pierwszy mecz zremisowaliśmy 0-0, drugi wygraliśmy 5-0, trzeci 2-1 i czwarty 1-0. Najtrudniejszy mecz był, no, jakbym to powiedział, mecz finałowy, czyli z ósemką. Bardzo trudny, no bo ciężko się grało. No, taka walka była duża. W tym turnieju zajęliśmy pierwsze miejsce i bardzo się cieszymy. Za najlepszego strzelca turnieju wybrano Szymona Antasa ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle. Najlepszym bramkarzem został Szymon Rozpara ze Szkoły Podstawowej nr 8. Najlepszym zawodnikiem turnieju okrzyknięto Piotra Gorczycę ze Szkoły Podstawowej nr 2. Natomiast dla wyróżniającego się zawodnika turnieju specjalną statuetkę ufundowała i wręczyła Urszula Krzyżowicz. Został nim Wiktor Kotulak ze Szkoły Podstawowej nr 8.